O, to był kolejny numer. Teraz zobaczymy, czy się otworzy. Tu animacja poklatkowa jest wykorzystana. Może to już nawet trochę więcej niż animatik. Bo tu już widać animację poklatkową. Natomiast do tego momentu, jak się skończy, postać miała być w 3D, natomiast już nie było czasu, żeby ją wyrenderować i żeby wyszła. Natomiast no to jest może trochę więcej niż animatik, bo tutaj widać wyraźnie animacja poklatkowa. Jest to dalej coś, co w bardzo dużej mierze wykorzystuje jakby zdolności artystów i tak dalej, bo ktoś musi siedzieć i zrobić tych kilkaset rysunków, tak, poklatkowo. To samo jest jakby z tłem samym, tak? Ktoś musi usiąść i je zrobić. Nie wymyśli się, nie... Samo się nie zrobi. Tu też animatik, tylko tutaj z kolei animatik do filmu 3D. W zasadzie przy tym filmie, znaczy jakby ciągle nad nim pracuję, więc w tej chwili nie mogę więcej pokazać niż właśnie takie animatiki czy coś takiego. Natomiast tutaj nigdy nie powstał animatik 2D, bo wszystko zaczęły być, jeżeli mamy pracę koncepcyjną, wymyślamy postaci i tła, i ktoś zdecyduje, że da nam na te pieniążki, usiądziemy i będziemy robić w 3D wszystkie elementy, to nie ma sensu nagrywać animatiku, jeżeli mamy elementy 3D i film będzie 3D, to nie ma sensu nagrywać animatiku, robić z 2D, prawda, ze storyboardu czy czegoś takiego. Lepiej od razu usiąść, jak już mamy gotowe elementy, które wykonywaliśmy wcześniej pod koncept, to usiąść i po prostu zaprojektować dokładnie już te kamery, które mają być w tej przestrzeni, tak jak właśnie z tym filmem na przykład. To jest jedna scena, gdzie ja zaproponowałam taki ruch kamery. Wiadomo, że trzeba będzie, tylko to jest animatik, ponieważ tu trzeba tak oteksturować wszystko jeszcze, wymyśleć, tu jest z taką atmosferą zrobioną z view, render był z cinemy i z view razem połączonych, co nadało taką atmosferę właśnie. I oczywiście kolor i jakieś takie rzeczy podkręcone w Nuke'u, bo to najłatwiej. Aha, tutaj gotowe ujęcia, to już Wam pokazałam wcześniej, bo tak wyszło w prezentacji. Natomiast coś ekstra to są moje rzeczy, z którymi ja się mierzę i nie powiem, żebym jeszcze była zadowolona ze swoich efektów, ale pomysł jest taki, ponieważ ja generalnie maluję, oczywiście na tablecie, bo już mi się nie chce farbami. Natomiast rzeczy, z którymi próbuję się zmierzyć, tutaj to, co Wam mówiłam też, przepraszam, tak wtrącam, ale o pędzlach. Tutaj to, co widzicie wszędzie dookoła tych postaci, to są po prostu pędzle, tak? Najzwyczajniej w świecie na Photoshopie zrobione pędzle, które szybko, łatwo dają teksturę, wypełniają. Zrobienie takiej pracy zajmuje, powiedzmy, jeden dzień, jeżeli ma się odpowiednie pędzle, tak? I one wcale nie wyglądają źle, tylko po prostu nadają charakteru. Pokażę Wam zaraz to, a może od razu. Bo to, do czego ja próbuję jakby dążyć, to jest do animacji takich rzeczy. Problem oczywiście polega na tym, że nie są to rzeczy
2D, ani, znaczy nie są te elementy 3D, które w łatwy sposób można zanimować, są efekty pędzla, które trzeba widzieć, gdzie, jak pociąć dany obrazek. Zrobienie takich kamieni czy czegoś takiego oczywiście zajmie chwilkę tylko na odpowiednim programie, natomiast no, trzeba usiąść i zrobić, tak? No, i oteksturować w taki sposób, w jaki samemu się chce, bo nie są to zdjęcia, tylko są to rysunki, tak? Więc tekstury muszą być również rysunkowe, to też ktoś musi usiąść i je zrobić. Znaczy, mówię pod kątem takim, że po prostu no, jesteście młodzi, jeszcze wybieracie zawody, naprawdę po prostu jest cała masa rzeczy, jeżeli chodzi o film, animacje takie, gdzie po prostu naprawdę można się wstrzelić w umiejętności, jakie macie. Ciekawe, czy tak się odtworzy. Nie odtworzy się. Wojtek? Przepraszam. Ale to okej, wylasuj. Słucham? A, można. A mają tutaj wspomnę. Czekaj. O, super, już sobie poradziłam. Już pan mi pomógł. To jest bardzo prosty sposób zanimowany rysunek. Jest poklatkowo zrobiony na Photoshopie najzwyczajniej w świecie, tak? Nie wiem, czy wiecie, że Photoshop ma taką funkcję animacji. Można zaciągnąć do niego poklatkowo jakieś, znaczy można zaciągnąć, Boże, sekwencję jakąś. Można samemu zrobić taką animację, tak? Z poszczególnych warstw. Na poszczególnych warstwach rysuję każdą kolejną fazę i potem tylko wyłączam i włączam odpowiednio. Natomiast tutaj no, wygląda jeszcze nie za ciekawie. Jest to jedna z prób, które sobie podjęłam. Natomiast dzięki Bogu, bo już się martwiłam, że baza wirusu po prostu. Natomiast tu jest zrobiony taki śmieszny zabieg, z którym myślę, że to jest bardzo ciekawe narzędzie, które mi jakby dużo ułatwi, jeżeli chodzi o same moje prace i ożywianie ich samych prac rysunkowych. Mianowicie wrzucony to jest w cinemę, uwypuklone, jakby wymodelowane trochę jak teren się modeluje, karta i to sfilmowane i wyrenderowane. Można coś takiego jakby zaciągnąć z powrotem do Nuke'a, jeżeli chcemy na przykład coś zmienić, bo Nuke też 3D obiekty zaciąga, więc mogę na przykład wciągnąć potem obiekt, na który tam krzywiłam i na którym została wyświetlona moja praca i potem przerenderowana, mogę to z powrotem zaciągnąć na przykład do Nuke'a i dodać sobie takie właśnie bliki na przykład, tak, czy zmienić kolor bardzo szybko, łatwo. Natomiast są to ciągle jakieś próby, które robię, bo jakby dużo łatwiej zrobić coś z czystą, ładną teksturką, tak jak widzieliśmy na szreku czy gdzieś. Natomiast w momencie, kiedy są to rzeczy, które się nie tajlują, nie powtarzają, no to już jest troszkę więcej pracy i kombinowania, i miksowania programu, bo tak naprawdę do tego się to sprowadza. I
tu jeszcze z takich możliwości samych photoshopowych, pędzelkowych i takich rzeczy można na przykład coś takiego. Tu są miksowane tekstury, pędzle, wszystko jak trzeba. Tutaj tak samo są to koncepty. To są na przykład koncepty do projektów właśnie filmów animowanych, tak? Można i coś takiego, żeby sprzedać dobrze projekt. Natomiast tutaj są efekty, oczywiście widać bardzo dobrze. To są wszystko pędzle, tak? Tu. Albo tutaj też. To jest akurat efekt miksowania różnych warstw. Nie, ale można to uzyskać po prostu najzwyczajniej z tysiące. I w zasadzie to już tak wszystko. Znaczy mam jeszcze oczywiście całą masę różnych rzeczy, w sensie workspace'ów i tak dalej, ale po prostu nam się czas skończył. Nie wiedziałam, bo myślałam, że krócej będę. I nie starczyło czasu na pytania i żebym pokazała wam właśnie jakieś takie rzeczy, właśnie workspace'y. Tak, czyli standardowo. Jeszcze raz dziękujemy bardzo Mai. I będziemy prosić teraz o pytanie. Ja będę nosił tutaj mikrofon po sali. Kto będzie chciał zadać? Tak, to mamy czas na pytania? Oczywiście. Aha, dobra. Byłbym Pani bardzo wdzięczny za komentarz odnośnie tej pracy, która jest teraz u nas w Muzeum Narodowym, tutaj naprzeciwko hotelu Orbis Krakowa, Stadion Krakowi Plant z Rutgerem Hauerem. To jest taka animacja rzeźby. Pani to pokazała, ja Pani gratuluję doktoratu. Chodzi o animację twarzy. 100% ma Pani doktorat, o ile Pani jeszcze nie zrobiła. 100% Pani by za coś takiego dostała i obroniła pracę doktorską, nawet na habilitację to się nadaje. Natomiast ja bym chciał, jeśli Pani... Być może wiedziałem, bardzo Pani wdzięczny za komentarz. Ja przewiduję Oscara. Przepiękna, niesamowita, stylowa polskiego reżysera, 3 lata powstawała. Dobry, klasowy aktor Rutger Hauer. Są takie średniowieczne różne takie parafrazy naszych między innymi mistrzów malarskich, rzeźbiarskich, zrobionych w taki film. Połączony prawdziwa sztuka rzeźbiarska i malarska, komputer, prawdziwi aktorzy i zrobiony taki pejzaż, taki muzeum interaktywne, taki film muzealny, póki co jest u nas. Byłbym wdzięczny za komentarz, o ile Pani cokolwiek słyszała i jest w stanie powiedzieć na ten temat. Tylko do pracy i do zleceń i po prostu widzę, no właśnie, to jest minus tej pracy, że nie oglądam filmów generalnie, bo nie mam na to czasu i pracuję tak mniej więcej średnio 14-16 godzin dziennie. Widzę monitor, więc... Mam pytanie, a czy w pracy też na co dzień, oprócz, tak jak wspomniałaś, rysowania sekwencji odręcznych szkiców, czy jakieś programy wspomagające animacje, to znaczy morfujące kształty, że można było robić tylko korekcje na klatkach, czy w zasadzie odręczność wybierasz, jeżeli chodzi o przygotowanie animacji na przykład szkicu, kiedy trzeba szkicując wyanimować ruch. Czy też jakieś programy masz ulubione, które na przykład do animacji są przystosowane? Ja nie mam ulubionych programów. W sensie po prostu używam wtedy, kiedy coś potrzeba, to wtedy siadam do tego narzędzia, na zwyczajnym świecie. Ja robiłam tylko to, co widziałeś, to była animacja po prostu poklatkowa na kartce, tak? Natomiast jeżeli potrzebuję ruch postaci, to przeważnie robię to wycinankowo, bo potrzebuję to zrobić szybko. I to jest najszybszy sposób, jak po prostu mam gotową rączkę, wycinam ją sobie i ruszam i to już robię w kompozytingu. Dzięki. Jeszcze dwa ostatnie pytania. Ja mam dwa krótkie pytania. Jedno, czy animatiki... czy animatiki się robi na całej długości filmu? Dobra. To czy animatyki się robi dla całej długości filmu? Oraz jak się robi storyboardy na podstawie scenariusza gotowego, na jakiej zasadzie wiadomo, które ujęcia w storyboardzie zrobić, które jakby pominąć i co dokładnie uwzględnić w tym storyboardzie? To chyba jest najbardziej właśnie doświadczenie. Bo to jest tak, że każdy, jak powiedziałam, każdy film wygląda inaczej. Nie robi się animatików do całości, szczególnie w Polsce, bo wszyscy myślą, że nie potrzeba tego etapu, nie ma na to kasy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast
przy dużych produkcjach jest to po prostu niezbędne, tak? Przy dużych produkcjach mam na myśli dofinansowanych odpowiednio i tak dalej. Przy reklamach robi się to zawsze, bo to jest krótka forma, klient płaci i od razu chce widzieć efekty i animatik nam to pokazuje. Natomiast w Polsce nie robi się animatików do dużych form, tak? A druga połowa pytania, nie pamiętam jaka była. Czy chodziło mi o właśnie to doświadczenie, że na temat scenariuszu się ma gotowy scenariusz, ma trzeba zrobić do niego storyboard, to co w tym storyboardzie uwzględnić? Jak skąd wiadomo, jak mniej więcej, jak to określić, które klatki trzeba zrobić, rysunki do niego? Tak, to właśnie było pierwsze. No, generalnie jest tak, że w scenariuszu, jakby do scenariusza robi się taki opis ujęć, tak? I każde ujęcie, scenariusz jest rozpisany na konkretne ujęcie i każde ujęcie powinno mieć swój storyboard, swój, może być uwzględniony w storyboardzie, natomiast no, robi to, decyduje o tym naprawdę reżyser i dyrektor kreatywny, tak? I oni przeważnie po prostu siadają do tych rzeczy i pierwsze jakieś rysunki, pierwsze omawiania, pierwsze jakieś koncepty czy cokolwiek, właśnie oni wtedy siadają i robią. To jeszcze mam takie pytanko, tylko ta scena w tej niby łaźni z tym problemem, co perspektywa nie wchodziła. Czy próbowałeś zrobić taki manewr, żeby złamać perspektywę, zawężając trochę kadr i zwężając dół obrazu, poszerzając górę i wtedy dopiero panoramować w dół ten kadr? Bo to mi się wydało dosyć naturalne i dlatego pytam, czy taki eksperyment był i czy w ogóle przyniósł efekt, jeżeli był w ogóle robiony. Nie był robiony, bo od razu przeszło do 3D. Do robienia 3D, więc nie. To jeszcze raz w takim razie wielkie brawa dla Mai. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również.